Cześć, witajcie z tej strony Waldus i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się nową bohaterką, którą możecie sobie zdobyć wykonując zadania z fabuły Zakaz Tańca. A mianowicie jest to Farah o kamiennym sercu, czyli ninja stricte pod używanie łuków, moi drodzy. Dlaczego łuków? Bo mamy na proficie dowódcy, czyli jak gramy tą postacią, taki fajny profit, który sprawia, że po trafieniu strzały rozpryskują się, zadając 60% obrażeń 5 pobliskim celom. Kiedy wrzucamy sobie tą postać do drużyny wsparcia w buildzie, no to tutaj te obrażenia zmniejszają się nam do 20% i ta obszaróweczka zadaje obrażenia 3 pobliskim celom, więc nie dość, że ta obszaróweczka jest troszeczkę mniejsza i ten damage też jest troszeczkę mniejszy, ale to wiadomo. I teraz, moi drodzy, przetestowałem sobie tą postać, troszeczkę nią pograłem, pograłem 3 łukami, bo dzisiaj też się zajmę tymi 3 łukami, czyli łuk bum bum, łuk lampowy i wyszukiwacz w intertechu. Nowego łuku na razie nie tykam, chcę go sobie zostawić na oddzielny odcinek, a nocnego marka no nie będę ruszał, bo on jest useless jak dla mnie, z tego powodu, że zabiera nam HP-ki, a w przypadku tego ninja, bo ninja ma naprawdę bardzo mało zdrowia, jeśli gramy samemu, bo tutaj testowałem samemu na mapie tą postać, no to tutaj jest to troszeczkę no worth it, że tak mogę powiedzieć, że nie dość, że mam mało HP, to jeszcze się ranimy i tak to, moi drodzy, wygląda. I teraz tak, przejdźmy sobie do buildu, bo tutaj tak naprawdę nic odkrywczego nie ma, bo najlepszy możliwy build, jaki mi się wydaje, że jest najlepszy, jest coś takiego. Farah o kamiennym sercu pod rockowy riff, bojowe bity i subwafle jako modyfikator. Szybka luneta, czyli zwiększamy obrażenia snajperek, bo łuki to są snajperki. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze, zwiększamy obrażenia krytyczne tych snajperek i załadowany i gotowy, czyli po przeładowaniu zwiększamy obrażenia broni o 15% na 5 sekund, a wiadomo, łuk ma jedną strzałę w magazynku, że tak mogę powiedzieć, więc ten profit jest jak najbardziej ok. I teraz tak, moi drodzy, można by tutaj troszeczkę pokombinować z napadem nostalgii, wrzucić sobie armor, wrzucić sobie ewentualnie Rexa, bo Rex też do tego buildu, powiedzmy, się jakoś tam nada i ewentualnie zamieniamy sobie, dodajemy te 3 profity do napadu nostalgii, też jest ok, ale też warto wspomnieć, że rockowy riff, kiedy mamy profit drużynowy po ten rockowy riff, no to wtedy dostajemy wskaźnik do trafień krytycznych i leczymy nasze HP-ki, a jest to naprawdę bardzo użyteczne. Ewentualnie w tym buildzie można by sobie wymienić te subwafle na przykład za wypadanie piłki, bo jest to też całkiem ok, bo tą Farah możemy bardzo fajnie się poruszać po mapie. I wiadomo, wytrącenie piłki też jest jak najbardziej ok, ale przykładowo jak tunelujemy moby, ten subwafelek, mi się wydaje, będzie troszeczkę lepszy, bo jak podchodzi jakiś gruchotacz, podchodzi ewentualnie jakiś boss, no to wtedy uaktywniamy sobie subwafelkiem rockowy riff, zwiększamy sobie ten wskaźnik do trafień krytycznych i jest to, moi drodzy, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo, moi drodzy, warto tutaj też wspomnieć o tym movemencie, bo mamy tutaj umiejętność taką jak burza kunai w tej postaci, więc możemy sobie podskoczyć raz, użyć burzy kunai, jesteśmy w powietrzu, potem użyć jeszcze raz tego doskoku i uciec od grupki mobów, więc jest to naprawdę bardzo ok. A teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do gameplayów, które sobie nagrałem i zobaczycie sami, jak to wszystko się sprawuje, także przejdźmy do omówienia tych gameplayów. I teraz tak, moi drodzy, na początku sobie zacznę od tego, że tą postacią niezbyt dobrze mi się grało, a to tylko zależne jest od tego, że ona jest stricte pod łuki, tak? Testowałem sobie kuszę, łamacz serc, bo w opisie tej kuszy jest napisane, że wystrzeliwuje strzały. No, troszeczkę się komuś pomyliło tłumaczenie, bo kusze raczej nawalają z bełtów, tak na logikę średniowieczną, że tak mogę powiedzieć. I teraz tak, o ile muszę przyznać, że w momencie, kiedy gramy tą postacią i trafimy jakiegoś pustaka z łuku, najlepiej na jakiś bardzo bliski dystans albo na średni dystans, bo ten celownik z tego łuku, z tych łuków jest naprawdę malutki i mi się na przykład gra tym bardzo ciężko, no to te obszarówki naprawdę biją fajny damage, ale w zależności od tego, jaki łuk dzierżymy. I na samym starcie zaczniemy sobie od łuku bum bum, który jakby dostał zmianę taką, że jest teraz podobny troszeczkę do tych innych łuków, bo oni tam pozmieniali te obrażenia w zależności od tego, jak bardzo naciągniemy ten łuk, a nie oszukujmy się, no wcześniej ten łuk bum bum był bardzo mocny, teraz już, powiedzmy, nie jest aż taki mocny i mimo tego, że
kiedy trafimy mopka, czy tam trafimy w ziemię, jest obszaróweczka, no to jest ona ok, jest ona spoko, ale w momencie, kiedy ja trafię w podłogę grając w farach, to mi się nie załączy obszarówka z postaci. Dlaczego? Bo ja trafiłem pustaka, a ta obszaróweczka załącza się po trafieniu we wroga, czyli mamy tak naprawdę dwie obszaróweczki, jest to ok. Można by ewentualnie jeszcze do builda, jak mamy łuk pod energię, wrzucić łuk plazmowy i jeszcze bardziej zmaksymalizować te obrażenia z przykładowo łuku bum bum bądź z innych łuków, bo w farach, z tego co kojarzę, te obszarówki bije obrażeniami fizycznymi i muszę przyznać, że łukiem bum bum naprawdę grało mi się, powiedzmy tak średnio, na pewno gorzej w porównaniu do tego, co prezentował on wcześniej bez tych zmian. A co do samej farach, no to wiadomo, jeśli mi się łukiem gra ciężko, to tą postacią też mi się gra troszeczkę opornie, ale muszę przyznać, że obrażeniowo wychodzi to całkiem ok, ale wiadomo, w zależności od tego, jaki łuk dzierżymy. I teraz tak, łuk bum bum, tak powiedziałbym, na ten moment średniawka, można się tym pobawić. Obrażenia, no ma troszeczkę zmniejszone, bo to widać w porównaniu do tego, co było wcześniej. Plus do tego jeszcze to naciąganie cięciwy jest zależne od tego, ile obrażeń zadamy, no to tak naprawdę bym powiedział, że łuk bum bum w tym momencie, powiedzmy tak troszeczkę w moim przypadku, odejdzie do lamusa, tak jak w sumie każdy z tych łuków. I tutaj chciałem wspomnieć, że impulsownik kompresyjny de facto też jest łukiem, też mógłbym go przetestować, tylko że on, powiedzmy, jakichś takich znaczących zmian nie dostał, jeśli chodzi o jego działanie. Wiadomo też, ten damage zależny jest od naciągnięcia cięciwy, ale no właśnie, no nie dostał żadnych takich konkretnych zmian. W przypadku łuku bum bum jest to istotne, bo on, powiedzmy, tego damage'u zależnego od naciągania cięciwy nie miał. I teraz tak, moi drodzy, przejdźmy sobie do wyszukiwacza Wintertechu. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Na klipach z gry widzicie w prawym górnym rogu modyfikator zasłona dymna. I co on takiego robi? Mianowicie po zlikwidowaniu pustaka istnieje szansa, że pojawi się ta owa zasłona dymna, co daje pustakom będącym w obszarze tej zasłony odporność na ataki dystansowe. W tym przypadku właśnie strzały z łuku będą zadawać po prostu mniej obrażeń. Ale żeby nie było, ja te łuki jeszcze wcześniej przetestowałem z tą postacią i przechodząc już do samego wyszukiwacza Wintertechu, to muszę przyznać, że te hitboxy, powiedzmy, całkiem ok działają. Te strzały pojawiające się po naciągnięciu łuku ponad limit też spoko się nakierowują. Nie ma już takiej sytuacji, przynajmniej ja nie zauważyłem, że ta strzała zostaje w powietrzu i po prostu stoi, ten hitbox nie wchodzi. Ale co ja tutaj muszę powiedzieć, mianowicie to, że ten wyszukiwacz w Wintertechu naprawdę ma bardzo fajne obrażenia, które bardzo fajnie się kombią właśnie z farach i naprawdę możemy siać pustoszenie. Tylko dla mnie bardzo średnim jest to, że ja muszę naciągnąć cięciwę ponad limit w momencie, w którym chcę uzyskać te dodatkowe strzały. I teraz tak, w momencie, w którym atakuje mnie grupka mobów, to ja czasami na tych klipach nie miałem czasu, żeby naciągnąć ten łuk ponad limit, żeby wykorzystać maksymalnie obrażenia z tego łuku. Co było po prostu no średnie, ale wiadomo, jak my tunelujemy moby, no to mamy, powiedzmy, czas na to, żeby naciągnąć ten łuk ponad limit, żeby wykorzystać te obrażenia, tylko że na daleko, jak dla mnie, tym łukiem ciężko trafić. Nie wiem, czy ja mam po prostu zazacz, te pustaki są po prostu takie małe, że ciężko w nie trafić, więc to, powiedzmy, dyskwalifikuje dla mnie ten łuk do grania. Jest on po prostu dla mnie średni, ale to jest tylko moje odczucie, bo wiadomo, nie każdy ma tego samego aima, co ja, tylko każdy ma innego i osoba, która będzie miała tego aima lepszego, no to w momencie, kiedy sobie zatuneluje moby i będzie często trafiać, to wykorzysta ten łuk. Tylko po prostu dla mnie jest on po prostu średni, ale nie można mu ująć tego, że ma obrażenia i bardzo fajnie się to właśnie kombi z farach. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do ostatniego łuku, czyli do łuku lampowego. Łuk lampowy był ostatnim łukiem, który testowałem właśnie przy graniu w farach i muszę przyznać, że on dostał jedną z najfajniejszych zmian, a mianowicie to, że w momencie, kiedy trafimy mobka, to
pojawia się ta burza błyskawic, tylko warto wspomnieć, że ten łuk musi być naciągnięty do połowy i jest to naprawdę bardzo spoko w momencie, kiedy mobki nas atakują, bo nie musimy się martwić o to, żeby naciągać ten łuk na maksa, tylko możemy po prostu łuk naciągnąć do połowy i wykorzystać tą obszarówkę do sprzątnięcia jakichś małych pustaków. I tym łukiem grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie i mogę wam z całego serca polecić ten łuk. Tylko wiadomo, on jest tylko na żywiole naturalnym, więc największy damage wykorzystamy właśnie na mobach wodnych. Ja tutaj, jak sami widzicie, miałem mobki naturalne, ten damage też był spoko i nawet mgielnego kradzieja zdjąłem na hita, więc te obrażenia z tego łuku są jak najbardziej ok. Więc w połączeniu, moi drodzy, z rozbryzgiwaniem się strzał z farach i z obszarówką z łuku lampowego siejemy naprawdę bardzo duże pustoszenie w grupach mobów, co widać po klipach z gry. Ta obszarówka z tego łuku lampowego może nie jest najwyższa, ale jest. Dodatkowo jeszcze ta obszaróweczka z farach też bije całkiem w porządku obrażenia, więc naprawdę, jeśli chcecie grać w farach, to mi się wydaje, że łuk lampowy będzie chyba najlepszym wyborem ze względu na to AOE. Jeśli jeszcze by się dało zmienić żywioł w tym łuku lampowym, na przykład na energię, co może nastąpić w jakiejś niedalekiej przyszłości, a może nie, no to tutaj, jeśli by przykładowo się dało, no to moi drodzy, łuk lampowy pod energię, łuk plazmowy w buildzie i mamy totalną rozpierduchę i by było to naprawdę bardzo ok. Może kiedyś ta zmiana nastąpi, a może jej w ogóle nie być. Tutaj nie mówię od razu, że ona będzie, jest zapowiedziana, tylko że po prostu fajnie by było coś takiego kiedyś ujrzeć i to byłby na pewno bardzo spory buff dla tego łuku. I generalnie tak, kończąc ten odcinek, słowem podsumowania. Z tych trzech łuków najbardziej polecam łuk lampowy, bo po prostu najlepiej się on kombi właśnie z farach, a sama postać jak dla mnie jest po prostu w porządku do grania. Ja nią raczej grać nie będę z tego powodu, że ona jest tylko pod łuki, więc powiedzmy będzie ona wykorzystywana przeze mnie do wysyłania ekspedycji na przykład, ale jeżeli ktoś z was lubi grać łukami, no to polecam sobie zrobić te zadanka, zdobyć sobie tą postać i po prostu orać pustaki za pomocą łuku lampowego, który z tych trzech łuków jest według mnie najlepszy. Także co, moi drodzy, to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się na kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!